Cześć. Jestem w miejscu, gdzie nagrywałem m.in. I Am The Spirit. I to miejsce tak mnie przyciąga, za każdym razem, kiedy widzę mgłę za oknem, że postanowiłem opowiedzieć o podstawach kompozycji. Podstawach kompozycji, które w sumie są w jednym kadrze. Tak jak w tym kadrze i wielu innych widzimy, albo w większości widzimy podstawy kompozycji i bez nich nie pójdziemy dalej. Na kursach, czy warsztatach, czy nawet kiedy pracuję online, widzę jeden wielki, olbrzymi problem, że nikt nie skupia swojej uwagi, nie jest uważny na kadrowaniu, absolutnie. To jest takie robienie zdjęć, ale kiedy nie znamy reguł, które funkcjonują i które pozwalają naszym oczom patrzeć na fotografię, patrzeć w taki sposób, że my się nią delektujemy, to wtedy te obrazy po prostu nas nie przyciągają. I tak jak w tym przypadku, stoję sobie tutaj, w tym wybranym przeze mnie miejscu. Ja tutaj porobiłem sobie takie próby. Stanąłem tutaj, tam i postanowiłem nagrać ten kadr w ten sposób, że na pełnej klatce, na 35, mam to drzewo gdzieś we mgle, takie dosyć małe, chociaż ono jest spore, jestem ja w całym kadrze. I to jest świadoma decyzja skomponowania tego obrazu. Świadoma. Drzewo jest po waszej lewej, ja jestem po waszej prawej. I w zasadach kompozycji tak naprawdę możemy się skupić na jednej zasadzie, głównej. I ona, powiedzmy tak, zrobi nam większość fotografii. Czyli te fotografie będą lepsze. Wystarczy zrobić sobie własne doświadczenia, próby właśnie z taką zasadą. Czyli dzielimy kadr na linie, dwie linie poziome, które dzielą nam kadr na trzy części równe i dwie linie pionowe dzielą nam kadr na trzy równe części. Razem mamy 9 przestrzeni i na przecięciu tych wszystkich linii mamy 4 punkty, mocne punkty obrazu. I właśnie w tych punktach najlepiej ustawić sobie kogoś, coś, co jest naszym głównym bohaterem, obiektem fotografii. I to wszystko. Dbamy też o linię horyzontu, tak jak tutaj. Ona jest równoległa do linii kadru. Możemy podzielić też kadr na dwie połówki, tak jak ja. Drzewo, tak jak wspomniałem, po lewej, ja po prawej. Albo centralnie możemy się ustawić. Stoję w centrum kadru, ale wtedy nie może być drzewa. I tak naprawdę mógłbym powiedzieć, że to wszystko. To wszystko, aby od tego zacząć i polepszyć swoje zdjęcia. Praktycznie wszystkie zdjęcia. I większość fotografii, nawet tych najlepszych na świecie, jeśli spojrzymy, tak właśnie zostały stworzone, tak powstały. Fotograf nauczył się tych zasad, ale nauczyć się, przeczytać, usłyszeć te moje słowa to nic. Wziąć aparat i praktykować, ale z uważnością. Mieć tylko tą jedną zasadę w głowie, jedną. Czy tutaj te kilka, prawda, które są, nakładają się na to jedno komponowanie, na mocnych punktach obrazu. Te mocne punkty obrazu wystarczą. Więc jeszcze w sumie tylko mogę powiedzieć, żeby praktykować i nic więcej. Codziennie wziąć telefon, aparat, wychodzić na zewnątrz i fotografować drzewo, dom, sąsiada, kogoś z rodziny. Praktykować. Ja tu jeszcze oczywiście dodałem sobie kolejne elementy, które wpływają na kadr, tak jak mgła, odpowiednie miejsce, odpowiednie kolory, w tym przypadku monochromatyczne, więc zdjęcie czarno-białe najlepiej wygląda. Więc jeszcze jest wiele kolejnych aspektów, takich subtelnych czasami, istotnych, jak treść, jak kolory, kształty, ale to zostawmy na później. Skupmy się na tej podstawie. Jedna podstawa i ona stworzy fundament do tego, żeby przeskoczyć krok dalej. Stworzyć fotografie, które będą piękniejsze, ciekawsze dla widza i wtedy ktoś się może zatrzymać na tych fotografiach, ponieważ odczuje to. Podświadomie oczywiście odczuje. Bo nie zastanawiamy się nad tym najczęściej, jak zdjęcie zostało skomponowane, tylko oglądamy zdjęcia. Jak oglądamy i czujemy się dobrze, czujemy, że wow, to zdjęcie jest piękne, to właśnie ono wynika z tych podstaw. A fotograf jest tym, który te podstawy poznaje, a później wchodzi to w automat. Jesteśmy takimi automatycznymi, jakimś
sensie automatycznymi fotografami, którzy już nie myślą o tych zasadach kompozycji, bo ja przychodzę w to miejsce i ja automatycznie ustawiam dany kadr tak, ponieważ te reguły są już we mnie, one są już w podświadomości, więc świadomie kadruję w ten sposób, nie myśląc o zasadach. Ale to tak wygląda droga. Nauczyć się, praktykować i efekty przyjdą. Często nie od razu, bo to jest ta praktyka, która wymaga czasu, czasami miesięcy, aż wejdzie nam to w krew. Zmieniłem teraz obiektyw na 50 mm. Jest inny kadr. Linia wciąż jest równoległa, wciąż jest na mniej więcej 1/3 wysokości, ale wyeksponowałem drzewo. Nie obcinam gałęzi drzewa, to jest bardzo ważny element tego kadru, że to drzewo jest w całości pokazane. Ale ja poprzez taką małą istotę, która jest w tej części kadru, dodałem temu drzewu majestatu, piękna, wielkości. I to jest niebywałe. Fotografii. A w filmie mogę jeszcze ruch dodać, że fotografię przez cały czas mogę zmieniać. Ona ewoluuje. Te zasady są coraz subtelniejsze. W pewnym momencie uruchamia się intuicja, głos serca i on wynika przede wszystkim z tego, że kochamy to, co robimy. Staje się to naszą pasją i wtedy te kadry są coraz lepsze. Po prostu są wyjątkowe, niesamowite. I właśnie tego Wam życzę. Świadomych kadrów przede wszystkim, kadrowania, pasji i miłości do tego, co robicie. A reszta się sama zadzieje, można powiedzieć. Powodzenia, cześć! Siu!